Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, mój Boże i Zbawco, mój Odkupicielu, ze świętym Wojciechem, z moimi patronami, ze wszystkimi świętymi, oddajmy Ci tego wieczoru chwałę i cześć, i uwielbienie. W sposób szczególny, kiedy poprzez swoje słowo, Panie Jezu, przemawiałeś do nas i tak jak apostołowie doświadczyli męki, śmierci, zmartwychwstania, ale byli słabi. I tak, ja też jestem słaby. Narzekam. Patrzę na świat poprzez ciemne okulary. Ile rzeczy mi się nie podoba. Ileż mnie denerwuje. Tak apostołowie, boję się o siebie, o przyszłość. Boję się o tyle wiele różnych rzeczy. Ty mówiłeś do apostołów, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Ja też chcę oczekiwać Twojej obietnicy. Też chcę być zanurzony w Duchu Świętym. Tego chcemy Cię prosić, tego Ducha Świętego. Chcemy prosić Cię, byś wylał na nas. Jestem ochrzczony, jestem bierzmowany, przyjąłem sakrament kapłaństwa, ale potrzebuję, by ten Duch Święty żył we mnie, by ten Duch Święty mnie prowadził, by ten Duch Święty wyzwalał z mnie z moich ludzkich przywag, słabości, grzechów. Dlatego z głębi serca prosimy Cię, Panie Jezu. Nie chcemy tylko słuchać modlitwy, ale chcę modlić się sercem. Poślij swego Ducha, poślij Go mnie, poślij Go sobie, która jest obok mnie, poślij na zanurz na swoim Duchu. Gdy Duch Święty stąpi na Was, zatrzymacie Jego moc, jestem słaby, potrzebuję Twojej mocy, Twojej łaski, potrzebuję mocy wiary, potrzebuję mocy nadziei, potrzebuję mocy męstwa, sam nie daję rady, w Tobie jest moc i zwycięstwo, ocalenie. Tego z głębi serca Ty sam proś. Panie Jezu, daj mi swego Ducha, daj mi swego Pocieszyciela, daj mi swego Ducha, by mnie ożywił w tej mojej codzienności, by ta pobożność, religia, Kościół nie był dla mnie męczącym, ale by to ożywiało we mnie siłę, by to obudziło mnie do walki ze słabością, z grzechem. Potrzebuję Twego umocnienia. Dlatego z głębi serca wołał święty Jan Paweł II. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Święty Jan Paweł II mówił o życiu człowieka. My jesteśmy podobni do samolotu. Samolot ma dwa skrzydła. Nasze życie to wiara i rozum. Ale same skrzydła nie wystarczą, bo potrzebny jest jeszcze silnik, a tym silnikiem jest Duch Święty. Tchnij w nas, Panie, swego Ducha. Tchnij w nas swoją miłość. Tchnij w nas swoją moc, swoje błogosławieństwo, bym wyzwalał się od samego siebie, bym odwracał się od siebie, wpatrywał się w Ciebie i szedł za Tobą. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Duchu Święty, przyjdź, napełnij serce me. Jezu, przyjdź. Napełnij serce me. Yeah.
A to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Duchu Święty, chcemy zapraszać Cię do naszych serc, do naszych umysłów w tym tygodniu biblijnym, abyś Ty otwierał nasze serca, nasze oczy, nasz rozum na Słowo Boże, abyśmy rozumieli Pisma, abyśmy w tym Słowie Bożym odkrywali żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przychodź do nas, tak jak przyszedłeś do Matki Najświętszej, pokornej służebnicy Słowa Pańskiego, niech mi się stanie według Słowa Twego. Duchu Święty, niech to Słowo Pisma Świętego przemienia nasze serca, niech przemienia nasze życie, niech sprawia, byśmy przyjmowali je chętnie i by nasze serca były otwarte na pełnienie Bożej woli, która niekiedy jest trudna do przyjęcia, do zrozumienia na sposób ludzki. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź do wszystkich, którzy tłumaczą Pisma, którzy głoszą Słowo Boże, czy to na mszy świętej, na nabożeństwach Słowa Bożego, podczas różnych spotkań, różnych konferencji, do profesorów, wykładowców, badaczy Pisma Świętego, wszystkich biblistów. Niech to, co nam przekazują, będzie natchnione Twoją obecnością, aby te treści przede wszystkim umacniały naszą wiarę, aby ta wiara była bezpieczna, aby ta wiara była czysta. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź i umocnij nas w czytaniu Pisma Świętego, umocnij nasze siły. Być może kiedyś był taki okres, kiedy chętnie sięgaliśmy po Słowo Boże, kiedy byliśmy zmobilizowani, płonęliśmy tą gorliwością karmienia się Bożym Słowem, ale gdzieś w nas to wygasło. Być może tę gorliwość zagubiliśmy w codziennej gonitwie, wśród obowiązków, problemów, różnych trudności, w zmęczeniu. Niech ta gorliwość utracona, niech będzie nam przywrócona, a jeżeli trwamy w tym czytaniu Słowa Bożego, niech towarzyszy nam Twoja łaska, byśmy jeszcze bardziej zagłębiali się w te teksty Pisma Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przychodź do tych fragmentów z Biblii, których nie rozumiemy, które są dla nas wielką zagadką. Ty je przed nami odsłaniaj, aby były dla nas jasne, czytelne, aby nam wskazywały drogę do zbawienia. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, zapraszamy Cię do serc tych osób, które manipulują Bożym Słowem, które Boże Słowo traktują w sposób wyrywkowy dla swoich celów, dla swoich prywatnych korzyści. Niech Twoja łaska ich przemienia, aby żyli w prawdzie, aby odkrywali całość objawienia Bożego, całość Pisma Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź z darem nawrócenia do tych, którzy nie szanują Pisma Świętego, którzy profanują Boże Słowo, którzy być może na różnych koncertach, występach satanistycznych, czarnych mszach niszczą Słowo Boże, niszczą Biblię, plują na nią. Duchu Święty, prosimy Cię dla nich o opamiętanie, o to,
aby ci ludzie zrozumieli, jak ważne jest to Słowo Boże i by to Słowo Boże także ich uwrażliwiało na Bożą łaskę. Przyjdź, Duchu Święty. W górę i zobaczył Zacheusza, który siedział na drzewie. Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj chcę zatrzymać się u Ciebie. Chrystus widzi każdego z nas i po imieniu w sposób szczególny kieruje swoje słowo. Moniko, Elo, Gosiu, Piotrze, Wojciechu, zejdź prędko. Bo dzisiaj chcę zatrzymać się u Ciebie. Dzisiaj chcę w sposób szczególny spędzić ten czas z Tobą. Wiem, co Ci dolega i wiem, czego Ci brak. Wiem, jakie są Twoje problemy i wiem, że już może nie masz siły. Może po prostu to wszystko Cię przytłacza. I tak jak Mateusz, który nie miał przyjaźni, nie zaznał przyjaźni, bo wszyscy nim gardzili. Wszyscy się go bali, na dystans omijali go. Ale Ty, Jezu, nie omijasz i przychodzisz. Do mnie chcesz przyjść dzisiaj? Tak, zejdź prędko. Pośpiesz się, nie zwlekaj, nie ociągaj się. To jest czas i chwila szczególna. I ten człowiek doświadczył niesamowitej sprawy. Dziś zbawienie się stało udziałem tego domu i tej rodziny. Nie zasługiwał, niczym sobie nie zasłużył, ani sobie niczym nie zapracował na to wyróżnienie. Ty, Panie, kochasz mnie i każdego z nas. Kochasz, jesteś tutaj dla mnie. Jesteś tutaj dla każdego z nas. To jest szczególny czas, szczególna chwila. Składam u stóp, Jezu, cały ten bagaż, który nosisz może już wiele lat. I te trudności małżeńskie, te trudności wychowawcze. Składam u Twoich stóp, Jezu, ten ciężar i tę samotność, i tę bezradność. Czasami już wydawać by się mogło, że to już koniec. Że to już tylko zostaje rozpacz i beznadzieja. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu
Dzisiaj Bóg w sposób szczególny chce jeszcze bardziej zjednoczyć się z Tobą w tym ciężarze, w tym trudzie, w tym krzyżu. Dzisiaj w sposób szczególny Chrystus przychodzi, aby uwolnić nas od nieprzebaczenia, aby uwolnić nas od tego zła, które niszczy nas wewnątrz. U Twoich stóp składamy, Jezu, cały ten bagaż, cały ten balast, wszystkie te kamienie, które nagromadziły się w ciągu tych lat. I to patrzenie na drugiego, i to osądzanie, i to krytykowanie, i to narzekanie. Panie, Ty jesteś samą miłością, dlatego chcemy zanurzyć się w Twoich ranach, w ranie Twojego serca. Chcemy zanurzyć się w Twojej krwi, która wypłynęła z Twojego serca i krwi i wody, wodzie. Obmyj nas i uświęć nas. Tobie to wszystko oddajemy. I Ciebie czynimy po raz kolejny, ale jeszcze pełniejszy, byś był moim Panem, byś był moim Zbawcą, byś był moim lekarzem, byś był dla mnie drogą, prawdą i życiem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Troski i zwątpienia składam tu przed Panem. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Panie, Ty doskonale znałeś sytuację, w jakiej znajdowali się Twoi uczniowie. Ty miałeś doskonałe spojrzenie w ich serca, w ich myśli. Ale Ty chciałeś, żeby to z siebie wyrzucili, tak po ludzku. Troski i zwątpienia nasze chcemy Tobie, Panie, składać.
Pan Jezus kieruje do każdej i do każdego z nas słowo. Cóż takiego? Co teraz przeżywasz? Co się dzieje w twoim życiu, w twoim sercu? Co radosnego, co przykrego, trudnego? W chwili ciszy, w takim osobistym dialogu, jakbyś teraz rozmawiał z Panem Jezusem, gdzieś siedząc sobie razem na krześle, w jakimś pokoju i w taki sposób swobodny. Panie Jezu, chcę Ci opowiedzieć o tym, co teraz przeżywam w ostatnich dniach, tygodniach, co słychać u mnie w domu, u moich bliskich, krewnych, w pracy, w moim życiu duchowym, jakie są moje plany. Zapytał ich, cóż takiego? Opowiadaj teraz Panu Jezusowi o tym, co masz w swoim sercu.
się bezpiecznie. Pozwól kochać Cię, miłość pragnie Ciebie. Pozwól kochać Cię, miłość pragnie Ciebie. Pozwól kochać Cię, miłość pragnie Ciebie. Kapłan chory na gardło, rak tani, dzwoni do siostry Bridge McKenna, niech się siostra za mnie pomodli. Ale przecież ksiądz codziennie przyjmuje komunię świętą, odprawia Eucharystię. Okazało się, że już dawno nie odprawia mszy świętej. No to niech ksiądz odprawi mszę świętą, a kiedy będzie przyjmował Jezusa w komunii świętej, Jego ciało i krew, niech po prostu poprosi Pana Jezusa, kiedy będzie Chrystus właśnie przechodził przez przełyk. Panie Jezu, przecież to Ty jesteś. Proszę Cię, dotknij tych wszystkich chorych komórek. I rzeczywiście tak zrobił. A potem zaraz następnego dnia dzwoni do siostry. Siostro, jestem bardzo wdzięczny siostrze za tę wspaniałą radę. Panie Jezu, chcemy uwielbiać Twoje ciało i Twoją krew w naszym ciele i w naszej krwi, szczególnie w tych chorych komórkach, które są. Uwielbiamy Twoją żywą obecność. Ty sam wszedłeś do naszego ciała. Dałeś nam tę łaskę. Już nie ja jestem, ale Ty jesteś we mnie. Chcemy, tak jak dzisiaj święty Paweł, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. I chcemy Cię, Panie, uwielbić, oddać Ci chwałę i wywyższać Ciebie, bo Ty jesteś godzien wszelkiej czci, wszelkiego uwielbienia. Bo Ty jesteś cudowny lekarz, cudowny Pan, Zbawca. Bądź uwielbiony, Panie, za ten dar Eucharystii, dar Komunii Świętej, dar adoracji. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że Ty przywracasz radość i nadzieję. Ty przywracasz zdrowie. Bądź uwielbiony, Panie. Głuchym dajesz mowę, przywracasz słuch. Bądź uwielbiony, Panie. Duch Pana Boga nade mną i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym obwoływał rok łaski od Pana. Bądź uwielbiony, Panie. Ten czas trwania przed Tobą i czas, gdzie każdemu z nas błogosławisz. Bądź uwielbiony, Panie. I wysłuchujesz naszych modlitw, naszych błagań. Bądź uwielbiony, Panie. Prawdziwym nakojem.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Panie Jezu Chryste, chcemy Cię wielbić za to, że zechciałeś pozostać z nami w tej bardzo pokornej, czystej postaci chleba eucharystycznego. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, chcemy Cię wielbić za to, że zostałeś z nami. Zostałeś z nami w tabernakulum, że jesteś obecny w tak wielu miejscach, świątyniach, kaplicach, tam, gdzie jest Najświętszy Sakrament, tam, gdzie jesteś Ty. Nie jesteś tylko w jednym miejscu na świecie, do którego mielibyśmy okazję pojechać raz w roku albo raz na kilka lat. Jest to wielka łaska, Twoja łaska, że mamy na miejscu, w naszej diecezji, w naszej ojczyźnie tak mnóstwo kościołów, wiele świątyń, w których Ty jesteś, w których zostałeś z nami. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoją obecność w naszych sercach, gdy żyjemy w łasce uświęcającej. W sposób szczególny jesteś obecny, w sposób szczególny zostajesz z nami. Zabieramy Cię do naszych domów i Ty jesteś obecny w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych rodzinach. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu Chryste, chcemy Cię wielbić za każdą mszę świętą, za to, że Ty zajmujesz miejsce u stołu, bierzesz chleb, błogosławisz, łamiesz i dajesz nam ten pokarm poprzez posługę kapłanów. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu Chryste, chcemy Cię wielbić w darze kapłaństwa, w darze sakramencie, który w sposób szczególny połączyłeś z Eucharystią. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak kapłaństwa bez Eucharystii. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca. Ty wiesz, co jest w tych sercach. Panie Jezu Chryste, zapraszamy Cię do tych, którzy rozeznają swoje powołanie życiowe, do stanu, szczególnie stanu kapłańskiego, stanu zakonnego. Panie Jezu Chryste, uwrażliwiaj serca tych ludzi na głos Twój, na głos dobrego pasterza. Pójdź za mną, bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu Chryste, uwrażliwiaj nas na każdy element mszy świętej. Ewangelista jasno zaznaczył każdy gest. Wziąłeś chleb, odmówiłeś błogosławieństwo, połamałeś go i dawałeś swoim uczniom. Czasami być może na mszy świętej, na adoracji myśli nam gdzieś uciekają. Zły duch chce nas wyrwać z tej świadomości, z wrażliwości na Twoją obecność pośród nas. Panie Jezu Chryste, Tobie oddajemy nasze myśli podczas adoracji, podczas Eucharystii. Chcemy świadomie, z wiarą, zasłuchani przeżywać każdy fragment, każde słowo, każdy tekst liturgiczny podczas mszy świętej. Chcemy świadomie modlić się nie tylko duchem, ale również ciałem poprzez różne postawy i gesty liturgiczne. Bądź uwielbiony, Panie. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Panie Jezu Chryste, otwieraj oczy naszego serca, oczy naszej wiary na Twoją obecność. Być może czasami przychodzi rutyna, znużenie, zmęczenie. Nie ma tej świeżości wiary, ale Ty pomagaj nam przebijać się przez te szarzyzny, przez tę codzienność
i pozwalaj nam dostrzegać Ciebie, który jesteś obecny tu i teraz, rzeczywiście, realnie. Bądź uwielbiony, Panie. Czy serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Panie Jezu, posyłaj nam swojego Ducha, który jest Bożym ogniem, aby rozpalał nasze serca Twoją miłością, aby ta miłość jeszcze bardziej nas motywowała do budowania relacji z Tobą, do poświęcania Ci czasu na modlitwie, na różnych nabożeństwach, ale także byśmy tą miłością obdarowywali tych, którzy są przy nas, obecni w domu, w pracy, w naszym środowisku. Bądź uwielbiony, Panie. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze. Panie Jezu, napełniaj nas duchem apostolstwa, duchem ewangelizacji, abyśmy życiem, ale także słowem potrafili mówić o Tobie, o Twojej miłości, o tym, czego doświadczamy z Twojej strony, ale także byśmy się nie bali zaświadczyć, byśmy się nie bali bronić wiary, bronić Ewangelii, bronić Kościoła Świętego. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, zostań z nami, Boże, w hostii utajony, bądź uwielbiony, bądź adorowany, teraz i na wieki. Amen. Panie, zostań z nami, Boże, w hostii utajony, bądź będzie